Siema wszystkim, Bartosz się kłania, pozdrowienka dla wszystkich widzów na moim kanale. Świątecznie, a jakże pięknie. Kochani, dostałem paciusie od mojego zajebistego kolegi, od Łucia. Nie wiem, czy pamiętacie Łucia. Ostatnio też podesłał paczkę. Także bardzo spora była, no ale teraz przegiął. Zsunę mu. Usiadł potem, nie? Ja się Łuciu zapytam, coś ty tu spakował? Jak to rozpiąć? Tu jest góra napisane, o! O! Góra! Łukasz Jankowiak. Jedziemy, Łukasz, z otwieraniem, bo normalnie przegiąłeś teraz. Aparat jest niesamowity, kuźwa. O, cicho. Jakiś napis taka, co nie? A, góra. Open. Powodzenia. Aha. Powodzenia z otwieraniem, rozumiem, Łukasz? Dobra. Rozplandekujemy. I co to jest? Król Lew? O, i kupusie puchatki, ty! Pokryj wóz! Kochani, trochę się zdenerwowałem, bo zacząłem to, słuchajcie, wszystko wyciągać, a się okazało, że tam jakiś wirus mi się na telefon wkrochmalił i jakaś reklama, wiecie, wyskakuje i mi przerywa nagrywanie. Także, ale nie zdążyłem jeszcze niczego otworzyć, tylko znalazłem tak, pierwszą paczuszkę z dwiema naklejkami TSNO, czyli transport się nie opłaca. Jedna dla siebie, jedna dla mnie. Dwie naklejki. I tutaj zobaczcie, gadżet do kaszlaczka. Dobrze, nie zdążyłem tego jeszcze otworzyć, a mówię, tak mi się wydaje, że to tak jakby ramki do tablic rejestracyjnych. Zaraz zobaczymy. Tyle, że właśnie w momencie, jak to otwieram, maluszek już stoi w garażu od dwóch dni. Zrobiony. Tylko teraz jest mały problem, słuchajcie, z alternatorem. Mój alternator dobrze wszystko ładował, tylko łożysko tam zaczęło sobie popiskiwać. No i przyjechał Marek, wymienił na inny alternator od siebie, który się okazało, że w ogóle nie ładuje. No i miałem jechać dzisiaj do brata, jutro mieliśmy jechać na święta do Doroty, później mieliśmy jechać jeszcze tam do mojej mamy i tak dalej, no ale mówię, dobra kochani, koniec, no ramki, do. Transport się nie opłaca, jak się nie pogniewasz, ja sobie to założę do Audi, a dlaczego? Później zobaczysz. A ty nawet zobaczysz jeszcze prędzej. Transport się nie opłaca. Czy sobie to kuźwa przesłać? Seba coś o tym wie, nie? Dobra. Wyciągamy folię. Mówiłem, kuźwa, że zapas mleka na pół roku. Jedziemy. Super mleko, wapń plus witaminy A i D. Mleko zagęszczone z magnezem. Śmietanka kremowa UHT, to zaraz wypiję. Śmietanka UHT 12% tłuszczu. Mleko wapń plus witaminy A i D. O! Mleko do spieniania. Gostyńskie.
Dorotka, także wiesz, co musimy kupić, nie? Ten automat, co oglądałeś do spieniania mleka. Śmietanka UHT 18% tłuszczu. Ty, to 30 to lepiej zostawię, nie? Do sałatki. A sobie wypiję taką mniejszą. Mleko do spieniania gostylińskie. Super mleko wapń, witaminy A i D. Śmietanka UHT 12% tłuszczu. Ty kurde, Łukasz, jesteś od cholery, nie? Gostyńskie mleko 3-2% tłuszczu. Do kawusi. Mówisz, że zdążyłem dzisiaj mleko kupić. A mówiłem, nie kupuj mleka, bo Łuciu przysłał paczkę. Mówiłem? Super mleko, wapń i witaminy A plus D. A! Mleko zakęszczone, słodzone. Zajebiste. Polecam. Tak jak i całą resztę. O! Paprykarz? A nie, masa krówkowa. Się śmieję. Masa krówkowa też zaje fajna. Bardzo dobra. Ciekawe, skąd on na to wziął pieniążki. Ciekawe. Jak to sąsiady, nie? Dostarcze transportu. Dostarcze polskości, przepraszam. Oczywiście pozdrowienia dla Wieżdża Biała Mewa, Maciej Heinzel. Pozdrowienia, Heinzel Studio. Śmietanka kremowa UHT 30%. Stołu nam chyba wystarczy. UHT 18% tłuszczu. I paprykarz! Masa krówkowa. Nie wyskakują teraz reklamy. Nagrywa cały czas, idzie czas. Dobra, dostaliśmy nawet Jaśka do spania. Daj Lakers dla Bartasa. O, o, pamiętajcie. Tyle, że w tym przypadku dajcie Lakersa dla Łukasza. Bo to dzięki Łukaszowi powstaje właśnie ten odcinek. A Spółdzielnia Mieszczarska w Hostyniu. Czekaj, to są... Łukasz, napisz mi to. Cały opis, słuchajcie. Wybitny polski kucharz Wiesław Bober. Od 3 lat ambasador marki produktów Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Pozdrawiamy pana Wiesława Bobera. Na pewno się zapoznamy z tymi książeczkami. Kochani. No i co? Cicho, coś jeszcze jest. Jeszcze jakiś kartonik, kochani. Tu już mamy same takie te. O, to jest moja ta. Na święta. Jak? Jak będę leciał gdzieś na Majorkę. Dobra, kochani. Łukasz, coś ty tu kurna jeszcze spakował. Pudełko w pudełku. I dosyć kurde takie... cukierki dla Dorotki. Ty byś widział, Łukasz, jak ona głową trakiwała. Nie podglądaj! O. Żebyś ty kuźwa wiedział, jak ja to uwielbiam, nie? Tylko, że po tym jeszcze bardziej się wtedy... Ale to jest tak przepyszne, to mleko zagęszczone. A to mi się kojarzy z koloniami, jak jeździłem do Brzeżyna. Na śniadanie codziennie dostawaliśmy. Zobaczcie. I to różne smaki. Czekajcie. Tu o smaku karmelowym. Tu jest zagęszczone, słodzone. Tu o karmelowym. Tu karmelowe. Tu kakaowe.
waniliowe. Łukasz, kuźwa, ty jesteś odgromany. Mleko zagęszczone, słodzone. Kakaowe. Waniliowe, kakaowe, słodzone i waniliowe. Wystarczy. Mówiłem, Dorotka, mówiłem, powiem przed nagraniem, co powiedziałem, że zapas mleka będzie na pół roku. Jest. Nie na całe pół roku, ale na 3 miesiące na pewno. Ale żeby tradycji stało się zadość, wybierzmy sobie 12. Czekaj, 18 są dwie, są dwie 12, są dwie 30. To tak po środku 18, nie? Co? Zazdrościsz? Dobre to jest. Ja to uwielbiam. Chcecie poznać ten smak? Kupcie sobie gostyńską śmietankę 18%. Z mojej strony, Łukasz, kurde, naprawdę z mojej i ze strony Doroty bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za tak przezajebistą paczuszkę. Transport się nie opłaca, mówię Sebastianowi, będzie jedną, jak się nie pogniewasz, nie? Jak sobie dam jedną. Tak nie widać, słuchajcie, w kamerze. Ale tu jest TSNO. Jedna i druga. Dwie takie same, tak? No i cóż. Z mojej strony dzisiaj jest 23. Dzisiaj tego z racji na to, że dodałem mi monolog, dodam to w święta, czyli Wigilię 24. W związku z czym, kochani, życzę wam naprawdę zdrowych, wesołych świąt. Dużo prezentów tam, pod choinką, jak byliście grzeczni oczywiście. No. Ale wierzę, że wszyscy jesteście grzeczni. Słuchajcie, jest tu strasznie gorąco, dlatego normalnie ze mnie leci. A jeszcze jak te ciężary wszystkie musiałem powyciągać od Łukasza, to już zupełnie. Aż ta już tam się zaciera na tą deskę. Cieszy. Sprawiłeś przyjemność kobiecie, nawet jej dotykając. To się wytnie. Głupi. No, także słuchajcie, zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzę. Bogatego gwiazdora. Akwarium chwilowo nie ma, ale spokojnie, jest tam z tyłu. Czego nie będziemy pokazywać, bo pani, ta pani tu mnie tak zrobiła, że wszedłem i nie wiem, kto zauważył, że się kolory pozmieniały. Było tak ładnie. No jest jeszcze nie lepiej. Jest śnieżnie biało. Także kochani, jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Naprawdę wam życzę spokojnego, wigilijnego poczęstunku. 12 potraw na stole każdemu z was. Oraz, no mówię, bogatego gwiazdora. Tak jak do mnie zawitał Łuciu Gostyń, czyli Łukasz. Łukasz, serdecznie pozdrawiam ciebie. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie, kurde, no super, bardzo takie coś lubię. I trzymajcie się ciepło, zdrowych, wesołych świąt, najlepszego w nowym roku. Pa, pa! Ja już sobie podjadałem takie... Trochę białą mewę pobrudziłem, ale słuchajcie, bez powodu tego nie dogrywam. Bo pani Dorotka już tak pakuje tutaj wszystko i woła, ej, mówi, a tu jeszcze, mówi, reklamówka i się tak cię syła, bo grześci. Także jeszcze raz, Łukasz, serdecznie dziękuję. Ciao. Łukasz, jak mi wstyd,
Tak byłem pochłonięty mleczkami tutaj tym, że nie zauważyłem, kurde, listu od ciebie oczywiście pani Dorotka zauważyła. A więc kochani, transport się nie opłaca. Taki jest tytuł. Siema Bartas. Bartas, życzę ci wszystkiego najlepszego na święta Bożonarodzeniowe. Dużo radości, miłości, spokoju i spełnienia marzeń. Tego ci życzę tobie. Twojej pani Dorotce, twojej całej rodzince, twojemu Modern Logistic i oczywiście teamu Farming BBSJ. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu moim, Bohuna, Szarpiego i Jacka. Bądź sobą i nigdy się nie zmieniaj, bo monologi i szorciki fajnie ci wychodzą. Zaje fajnie. Mam nadzieję, że szybko odbierzecie swoją naczepę z naprawy. Też tak myślę, mam taką nadzieję. Tego życzę ci, Łuciu, z rodzinką. Dziękuję, Łuciu. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie i oczywiście całej rodzinki. I tu jeszcze jest coś po angielsku, a że nie chcę kaleczyć. Shakin' Stevens, Merry Christmas, everyone. Jakoś tak. Także Łukasz, jeszcze raz serdecznie ci dziękuję. I jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich, bez wyjątku. I dla oczywiście... Co? Nie wiem, coś tam gada. Tak, trochę. I zrozumcie, nie? No, dobra. Ode mnie też. No, to co słyszeliście już sami, nie? I również od Dorotki. Także wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Pa, pa.